Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy W na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Dishonored. Aktualnie ta gra jest trylogią, czy Death of the Outsider to jest... Ale nie ma tam trójki przy tytule, więc dobra. To jest taka nieoficjalna trylogia. Są trzy części z tej serii gier. Dishonored, Dishonored 2 i Dishonored Death of the Outsider, czyli śmierć odmieńca. Czyli takiego, powiedzmy, bóstwa, które w czasach, w ogóle w świecie tej gry istnieje. Jest to wersja gry, w której mam dostęp do wszystkich dodatków, czyli m.in. do specyficznych wyzwań oraz do dwóch dodatków związanych z jedną postacią, którą spotkamy też w trakcie kampanii głównej, ale to dopiero później, bo najpierw rozegrałem sobie fabułę, no a potem rozegrałem sobie, może nie te próby, ale te dwa dodatki na pewno, bo te próby raczej wątpię, że to będzie coś ciekawego do pokazywania. Więc bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy grę. Zobaczmy teraz poziom trudności. Dobra, łatwego nawet nie czytam. Normalna, skradanie się i walka są umiarkowanie trudne. Domyślne obrażenia zadawane przez wrogów i zwyczajna skuteczność mikstur. Trudne, większe wyzwanie dla doświadczonych graczy. Wrogowie zadają zwiększone obrażenie, są bardziej spostrzegawczy. I bardzo trudna, brutalna rozgrywka dla zaciętych graczy. Wrogowie zadają bardzo duże obrażenia, są bardzo spostrzegawczy, a mikstury są mniej skuteczne. Kurde. Trudna czy normalna? Bo ja lubię się skradać, nie? Dobra, pójdźmy w normalną. Tak, jasność mi się będzie ok. Na jakieś proszenie zapisy automatyczne, przejdę dalej. Tak. Nie mam żadnych zapisów automatycznych, więc nie ma co się o to martwić. No i zobaczmy. Powrót do domu. Właśnie wróciłeś z trwającej kilka miesięcy podróży, podczas której odwiedzałeś inne narody w cesarstwie, aby poprosić o pomoc w poradzeniu sobie ze szczurzą zarazą. Musisz przekazać ich dyplomatyczną odpowiedź cesarzowej, wobec której służysz jako Lord Protector. No. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home, and bring good news. Właśnie jeszcze coś, czego nie zdążyłem powiedzieć, to głównym bohaterem jest niejaki Corvo Attano. Steady hand. That's it. Watch it. Lord. Casting off. We're away. Właśnie Lord Protector cesarzowej. Ale z tego co się. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months, that's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Dobra, zanim zaczniemy gadać. Z tego, co się dziś doczytałem, to Corvo oficjalnie jest tylko bodyguardem cesarzowej. Hold there! We're going up! Ale na fandomie były spekulacje, z tego gdzieś wyczytałem, że i Corvo, że Corvo i cesarzowa byli w swego rodzaju w związku. Tylko nie wiem, czy wiecie, był taki związek normalny, czy to było tylko takie między... Taka zabawa dla cesarzowej to była, ale chyba się na pani kochali. I właśnie... Spotkałeś się z cesarzową w Altanie, no dobra. Jof Kurnow. Ciekawe. Wiesz, co zrobić następnym razem? Tak, tak. Presja była za niska.
all these new machines are touching. Just don't do it. Hello, sir. Sokolov's changed everything. Dobra, moment. Opcje poproszę, bo ta kamera jest trochę zaczuła. Kołysania głową, zapisy, poziom trudności. O, serio mogę poziom trudności zmienić tak po prostu w trakcie gry? No to fajne. Zwinoczka. Nie. To będzie. Interfejs też nie. O, chyba chodzi o ten zakres kołysania głową, to jest chyba to. Chyba. Ale no, jest takie mniej czułe. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait, let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Okay, chodźmy. Okay, here we go. To jest tutorial ze skradania się. Never doubt it. No i coś tego jeszcze. Monsters while traveling to the other isles? My nanny says the big ocean is full of them, but I think she only says that to scare. Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide. Skradanie się. Naciśnij B, aby włączyć tryb skradania. Następnie pozostawiaj za osłoną, aby zejść z linii widzenia wrogów i unikać wykrycia. Podczas skradania się odgłosy twoich kroków są stłumione. Okej. Nie, czekaj. Chciałem tak za osłony wyjrzeć jak asasynie, ale to chyba jeszcze nie teraz. O, serio teraz? Dobra, wychylenie za narożników. Przytrzymaj Y, a następnie wychyl lewy drążek w lewo lub prawo, aby wychylać się za narożników, co pozwoli ci obejrzeć ten przed tobą bez pokazywania się wrogom. Ale jednak widać, że coś tam zauważa. No. Could you really think you could hide there? Let's play one last time, please, Corvo. Ale kurde, trochę za mocno się stegowałem. Dobra, niech będzie. Okay, and find a better hiding place this time. I'll count to 10. Dobra, to gdzie tym razem by się schować? Czyli mogę tam. Okej, okay, trochę to dziwnie wygląda, bo się w sumie nie wychylamy. Ciekawe, czy tam dałoby mi się wejść, nie? Jakoś tak tutaj. Bo wiem, że też mamy dostać jakichś takich nadnaturalnych mocy, ale to właśnie dopiero później fabularnie, jakoś tak chyba w drugiej albo w trzeciej misji dopiero. Ale było je na trailerze widać i są one naprawdę intrygujące. Okay, you win. We should go now, so Mother can see you too. Dobra, pogadamy jeszcze tutaj z nią? Follow me, Corvo. No, kurde, pogadamy? Run with me! Okej. Okay. Z ciekawego tutaj. Dobra, widziałem, że gdzieś można było się wspinać, tylko nie wiem, czy po rurach, czy po łańcucha. Tam był, nie tam był wymenucha, ale coś łańcucha. Dobra, niech będzie. Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Hi, Anton Sokolov. You saw my improvements to the waterlock.
No, widziałem. Tutaj widziałem, że jest jakiś achievement, żeby wszystkie jego obrazy zebrać, które mogą są bardzo cenne, jeśli chodzi o zbieranie lutu. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Chances are very good. Ale coś, czego nie zdążyłem. People, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Wtedy cały mistrz szpiegów. Corvo! 2 days early. Full of surprises, as usual. Coś, czego nie zdążymy się nadmienić, a coś pewnie za chwilę stanie. Follow me, Captain. We should leave them alone. Oczywiście. Odchodzicie, żeby... Oczywiście to nie jest totalnie w ogóle podejrzane. W pewnym sensie. Ale coś, czego nie zdążyłem to powiedzieć, to fakt, że Corvo zostaje wrobiony w zabójstwo ów cesarzowej i cała gra polega na tym, aby kolejno eliminować wszystkich, którzy byli w to zabójstwo faktycznie zamieszani i odkryć to, kto był faktycznie głównym winowajcą. No i się go po prostu pozbyć. Ale są tu dwie opcje na pozbycie się każdego celu. Można albo cel zabić, albo zrobić z nim coś innego. Jeśli cel zabijemy, wzrasta poziom chaosu, a im wyższy poziom chaosu, tym większe trudności w kolejnych misjach i w ogóle w całej grze. Jeśli użyjemy drugiego sposobu, czyli zrobimy to tak jakby skradając się i... Dobra, nie, bo można się skradać, można się ogłuszać i zabijać w ogóle wrogów. Nie o to chodzi. No, ale wracając. Jeśli zabijamy i te cele główne i w ogóle ludzi, wzrasta poziom chaosu. Jeśli ogłuszamy ludzi, a cele główne, celów głównych pozbywamy się tym drugim sposobem, nie zabić ich, tylko tym drugim, który musimy oczywiście odkryć w trakcie gry, no to wtedy poziom chaosu jest niższy, a cele i tak zostają osądzone i pewnie też zabite, etc., etc. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, dowiemy się w trakcie gry. No ale już kontynuujmy teraz grę, pogadajmy. It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? Pogadajmy z cesarzową. Daj cesarzowej list. Okej. Właśnie. Do cesarzowej i zarazem do chyba ukochanej naszego głównego bohatera. Żałuję tego, że on w tej części nie mówi za dużo. Wiem, że w drugiej trochę się odzywa. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! Oj, patrzcie, widzieliście jak skakali? To nie były skoki normalnych ludzi. To była taka ala teleportacja związana z magią właśnie. Tak jakby drugiego świata, który jest w tej grze obecny. Ale spokojnie, to nie jest świat, do którego można wskakiwać, kiedy tylko się chce, jak w Soul Riverze. To jest świat, który po prostu koegzystuje. No i to tyle. Okej, okay, walka. Naciśnij prawy trigger, aby zaatakować prawą ręką, naciśnij lewy, aby zaatakować lewą, o ile masz przygotowaną broń lub moc. Blok. Naciśnij i przytrzymaj prawy bumper, aby blokować ataki mieczem. Jeśli idealnie wyczujesz okazję bloku, wytrącisz wroga z równowagi, co da okazję do przeprowadzenia zabójczego kontrataku. Look out! Another one! Dobra. No i po samouczku. Corvo, thank you.
If you hadn't been here... No more! Not again! Mommy! No! Get away from her! Corvo! Mommy! Get away! Corvo! No niestety. Corvo, it's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one. You'll know what to do, won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Tak, ja ją zabiłem, na pewno. What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Zniesławiony, minęło pół roku, odkąd zostałeś oskarżony przez cesarskiego mistrza szpiegów o zamordowanie cesarzowej i spiskowanie w celu porwania jej córki Emily, cesarskiej dziedziczki. Teraz jesteś zamknięty w więzieniu w Coldridge i nadchodzi czas twojej egzekucji. Ciekawe, czy udałoby mi się jeszcze wykonać tę misję. This is your final chance, Corvo. Sign the confession, and let me give you the rights to put your spirit at ease. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Czemu ten nie znika? Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak, and that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place. At the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell! No i stary, w tym momencie właśnie podpisałeś na siebie wyrok, nie? You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Okay. Zjemy sobie trochę chleba. I proszę, wiadomość i kluczyk. Corvo, to kim jesteśmy nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż pod twoją celą. I powodzenia. Potrzebujemy cię żywego i w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić. Podpisano przyjaciel. Okej, okay, klucz do celi. Warto. Pusto. Tutaj. Na razie chyba też pusto. Dobra. Miecz straży miejskiej. No i trochę hajsiwa. 25 sztuk złota. Tutaj potrzebny klucz do korytarza do celi. Bo wiadomo, każda taka misja to jest po prostu... Dzięki temu, że... No właśnie, zabójstwa i eliminacje bez zabijania. Mając miecz w ręku, zabij niczego niespodziewającego się wroga, naciskając prawy trigger lub podejść do niego od tyłu i przytrzymaj bumper, aby wyeliminować go bez zabijania. Skradanie się i unikanie zabijania ma dwie zalety. Ma swoje zalety. Mniej szczurów i płaczków, przyjaźniejsze reakcje niektórych ludzi oraz mniej mroczne zakończenia.
No i dlatego też właśnie wolę pójść pod niezabijanie, żeby dostać to lepsze zakończenie. Come see the noble lord protector get his head chopped off. They're as bad as us betting on the dogfight. Attention, the solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Ale patrzcie, jak idealnie sobie zabrałem stamtąd, nie? Hey, I heard you got eaten alive in cards. I don't need shit from you. Serio? Zauważył, że ktoś tu stoi i nie poszedł tego sprawdzić? No ludzie, bez jaj. Dobra, ludzie. No to mi się cofnie teraz? Ja. Dobra, czyli tego muszę zdjąć najpierw. Bo to najbardziej przeszkadza. Dziękować. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. No daj, teraz tylko poczekać, aż ten się obróci, no i też go załatwić. Przy okazji mu też coś zajumamy. No i dziękować. Co mu się z mordą stało, że mają taką jakby zjaraną? Proszę bardzo. Trzech śpiących ziomeczków. No, śpiących. O, jest pierwszy szczur. Znaczy, darmo, że tak pierwszy, bo już pewnie te kilka się przewinęło, tylko ich po prostu nie zauważyłem. No ale... Pierwszy takiego, który tak widzę, którego widzę, nie? No i proszę bardzo, pistolero. I uzdrawiający eliksir sokołowa. Przytrzymaj bumper, aby tworzyć koło dzielę, zmieniaj naciśnij B, aby wypić miksturkę zdrowia. Okej, okay, zdrowia. Tfu, dobra. Ale zdrowia też będę mógł powiedzieć, kiedy będę to pił. O, czy mnie wypatrywał? Dźwięk był. Spokój. Wolę się cały czas skradać, nie? Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś nagle wyskoczy. Niezniszczalne drzwi wymaga klucza do przejścia na podwórze. Nie ma tutaj nic ciekawego, widzę. Ciekawe, czy w ogóle da się znaleźć te klucze za pierwszym podejściem do misji. Zdrowiający eliksir, puszka pasztetu z wieloryba. Okej, wiem, że jedzenie też przywraca zdrowie, tylko że po prostu w mniejszej ilości, ale to jest dobry sposób, żeby sobie, jeśli mamy mniej zdrowia, to żeby go sobie przyoszczędzić, w sensie... Tutaj trochę amunicji. W sensie, wiecie, jeśli mamy za dużo eliksirów, mamy kolejny eliksir, a mamy mało zdrowia, to możemy sobie zużyć eliksir i zabrać sobie kolejny, ale jeśli mamy dużo jedzenia, a mamy mało eliksirów, no to wtedy możemy sobie podnieść po prostu jedzonko i... Wiadomo, też przeoszczędzimy eliksiry. Tutaj trochę monet. Poza tym niewiele więcej. Aha, jeszcze lepszykiem. Pytanie, czy jest tu sam. Dobra. A, dobra, czyli tylko jakie specyficzne mogę rzeczy zabierać. Dobra, zabieramy go. Może być. Jak się tutaj nie usiadł fajnie, byłoby lepiej, no ale trudno. Okej, dobra, i tutaj widzę, mamy te przejście i tutaj sobie otworzymy. Dobra. Wiadomo, gdybym potrzebował tego skrótu, no to mógłbym jakoś to lepiej ogarnąć, no ale wiadomo, ja potrzebuję tego klucza, żeby się stąd wydostać, a nie żeby sobie skróty otwierać do innych drzwi. Co? Drzwi otwarte. Dobra, weźmy ponownie w tryb skradania.
przejście na podwórze. O, za muzyczka. Bardzo pusto na razie. Dobra, nie widzę też niczego do zabrania więcej, więc idziemy dalej. Też pusto. Dobra, jednak nie, ale nie zauważył mnie. Dobrego tutaj. O, sakiewkę ktoś zostawił, jak miło. Bądź tu sam. Uff, dobra. Na szczęście był tu sam. Dobra. Tu go zostawimy. To jest nie do otwarcia. On... Dobra, już zabrałem mu przecież wszystko, co mógł. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Trochę mnie ciekawi, co się stanie, jakbym wystrzelił, nie? W sensie, czy nagle bym obudził, bym postawił na nogi połowę tego więzienia, czy jednak te wystrzały mają jakiś swój zasięg, powiedzmy. Tutaj co mamy? Można otworzyć w tej chwili. Okej. Okay. A to chyba skrót do wcześniej, tak mi się wydaje. Tam chyba byliśmy przed chwilą, czy to jakieś 5 minut temu. I podkreślam chyba, bo też nie jestem tego pewny. Okej, okay, rzucę obiektami, aby przyciągać uwagę. O! Dobra, nie do końca to chciałem, żeby się stało. Warto wiedzieć, że jest taki system odwracania uwagi. Tylko jak widać, jest to coś, co ja muszę, wiecie... Muszę taką flaszkę wziąć i ją rzucić, nie mogę... Nie mogę tego wziąć tak, jakby żeby to mieć przy sobie. Tylko to jest tak na chwilę obecną. Biorę i od razu muszę tym rzucić najlepiej. Dobra, pusto. Otwieramy. Dobra, zamknij te drzwi tak na... Zamknij te drzwi. Tak na wszelki wypadek. Wody się mogę napić z kranu, bo nie też przywraca zdrowie. Tutaj my byliśmy dosłownie chyba 6 minut temu. Mi się wydaje. Bomba zegrowa w sejfie. Ciekawe, czy sejf jakoś trzeba będzie. Kurde, myślałem, że mogę ten obraz zabrać, ale to chyba nie jest obraz Sokołowa. Znaczy chyba. To jednak nie jest obraz Sokołowa, to powinien powiedzieć. Monet. Co mamy tutaj? Raport oficera dyżurnego. Z przesłuchania Corvo. Corvo Attano, uprzednio cesarski obrońca, zostanie poddany przesłuchaniu. Jest to sprawa najwyższej wagi. Lord Regent i nadrewident Campbell będą osobiście zadawać pytania. Wykonujcie ich polecenia bez zawahania i trzymajcie pod kontrolą oprawcę. Jeśli Corvo umrze w jego rękach, zamiast doczekać publicznej egzekucji, której chce Lord Regent, to wasza głowa potoczy się następna. Dobra. Samoczek z dziennika. Naciśnij... dobra, czekaj. To chyba Select był na padzie od PS-a. Naciśnij Selecta, aby otworzyć dziennik. Tu możesz przeglądać cele misji i wybierać, które mają być śledzone, a także czytać wskazówki do misji, informacje o twoim sprzęcie oraz zarządzać swoimi mocami nadnaturalnymi. Bumperami zmieniasz sekcję. Ok, zobaczmy. Znajdź materiał, podnieś materiał. Wskazówek brak, obiektów brak. Notki to jest to, co samo, to co zgarniam. Książki to samo. Audiograf. Audiograf to jest chyba to, co tu stoi obok, tak mi się wydaje. No i zasoby. 196 monet, bite monety Lorda Regenta. 3 uzdrawiające eliksiry. Nie wiem do końca, ile mam maksymalnie tych eliksirów, ile mogę mieć ich przy sobie, ale to zakładam się dość prędko dowiem. 2 klucze. 2 gadżety. Miecz, wiem, że miecz i pistolet Corvo ma jakieś takie specjalne, które dostaje chyba po skończeniu tej misji. Bo widziałem, że jego miecz jakby tak się w pół rozkładał i wyglądał to zajebiście. 3 zwykłe pociski, no i bez 0 upgrade'ów. Dobra, mogę otworzyć? Nie? Serio? Nie mogę otworzyć? No to już trochę chamstwo. O właśnie, otwarzasz audiografów. No i co my tu mamy? Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than the 2 men we brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. The assassination of an empress,
is not a trivial matter. Jestem ciekaw, jak to się zapisuje, nie? W sensie... To ma taki krój tego wkładku taką, żeby to się zapisywało na tym? Czy to jest ten? Czy to jest, zależnie od tego, co on gada i ile gada, to tyle to się właśnie... Tyle się to wybija w tym. Dobre pytanie. Kolejna flaszka, kolejne monety. Dobra, myślę, że mogę już chodzić normalnie póki co, więc... Chodźmy też w taki sposób. Kolejne monety. Próby zdolności. Urywek książki o ezoterycznych praktykach kongregacji. Gdy dziecko okaże odpowiednie inklinacje, zostaje naznaczone. Przydzieleni są rewidenci. Dzieci dobra, pierdoły, mówiąc krótko. Odwrócenie uwagi tylko tu jest, widzę. Tutaj jakiś safe był, więc ktoś go rozpierdoli w chuj. Way oil tax. Podatek od tranu? Dobrze to tłumaczę? Chyba tak. A dobra, safe widzę jest już otwarty, nie muszę niczego robić. No i jest, bomba zegarowa. No i mam ją podłożyć tam gdzieś. Dobra. Przekrocz podwórze. No i patrzcie, jak dobrze się wstrzymałem, kurde, z tym, nie? Teraz bym pobiegł, kurde, na GD i bym tego się dał... Forget it. Just do your rounds. A report's trouble for both of us. I'm moving. O, tam ma kluczyk. Huh? Cicho. Nie ma tu nikogo. Someone help me out! Kontratak, może trochę zwrócić uwagę idealnym blokiem. Tak, wiem. Sorry, chciałem tego uniknąć, no ale kurde... No sam... Dobra, no nie powiem, że to ich wina, no sam to zjebałem, no ale... No nie chciałem, żeby do tego doszło. No ale dobra, pierwsze dwa trupy... jeśli chodzi o grę, mam nadzieję, że jednocześnie jeśli chodzi o ludzi, to będą to trupy... Dwa pierwsze i dwa ostatnie zarazem. Bo kurde, najlepsze jest, że mogłem tego uniknąć, nie? Tego po prostu za bardzo, za długo, kurde, stałem w tym świetle i goś mi po prostu za bardzo przeuważył. Kurde, jak teraz tam przejść? Sekcja sterowni. A dobra, okej, tu jest powrót do początku. Dobra. Dobra, to idzie dalej. Jeśli się teraz tutaj gapi, no to ja nie mogę przejść. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Pójdziesz w końcu stąd, czy nie? Dobra, ten nadchodzi z drugiej strony, to muszę uważać. Ten akurat poszedł. Dobra. Czy byłem w stanie go zaciągnąć za tą osłonę? Mało czasu. Jazda. Biergo. Okej. Okay. I dobra, w sumie możemy go tutaj gdzieś zostawić, na przykład w mojej celi. Szóst. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew. Unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Dobra, pytanie, czy on się będzie patrzył na też widok na tamtą? Dobra, no prawdopodobnie nie. O, a jest wybite okno. Jak miło. Dobra, pytanie, czy ja mogę tutaj... O, monety jeszcze są, fajnie. Mogę tu wejść, tak żebym tego nie zauważył?
Oj, mogę. Dobra, to zarobimy to, co on ma. No i dziękuję panu. Adios. Eliksir, pociski. Cyk. No, coś tam mi przywróciło zdrowia. Spoko. Tutaj żadnych dokumentów nie ma. Tutaj puszka w węgorze w galarecie. Ale żeby całą puszkę tak wciągamy? No kurde, korwo. Rozumiem, że można mieć apetyt, no ale bez przesady. No powiedz. Pewnie tylko wiatr, tak. To wiatr ci tak kurde otworzy drzwi. Z tego co widzę, gości jest tu sam, więc... Możemy go bardzo ładnie wziąć. No i dobra. Kolejna puszka węgorzy, kolejne pociski, kolejne monety. Przełącznik, kolejne monety. Coś jeszcze? Coś tu pominąłem? Może? Tak, patrzę to nie, ale tu jest gościu, który mógł mnie przeoznaczyć. Który prawie to właśnie zrobił, przez moją własną głupotę. Okay, no ja go nie widzę niestety, ale widzę jego poziom zainteresowania. Dobra. Okej, okay, zwrócony. Ze mną. Gdzie zostawimy? Gdzie on jest? No. Nie tu. Tylko tu. Tak trochę bardziej poza widokiem, korwo. Dobra. Był tu sam, czy jeszcze ktoś tu jest? Dobra, muszę tą... Fuck! No. Kurde, nie chcę go zabijać, no. Dlaczego? Spróbuję zdzidować. Goni mnie? No, kurwa, czy się nie goni? Dobra, sorry mordo, nie chciałem tego, no, ale mnie zmusiłem. Dobra, trzy trupy. Niestety. Ale kurde, teraz znowu, za bardzo się śpieszyłem, bo gdybym kurde poczekał chwilę, no to bym na spokojnie mógł tutaj wejść i gościa zgarnąć po cichu, nie? Okej, kolejny eliksir. A dobra, tutaj teraz te drzwi lękowałem. Spoko. Dobra, i to tyle. To, podkładam bombę. Cofnijmy się może trochę, bo to pewnie mocno walnie. Dobra, i w dół. Mogę pływać? Mogę. Dobrego, że o tym też ktoś pomyślał, żeby korwo jednak nie był jak Altair w pierwszym Asasynie. Wiecie, że miał alergię na wodę. Wpadasz do wody, momentalnie się topisz. Dobra. Okej. Okay. No i przejdź do kanałów. Kończymy misję chyba w tym momencie. Wygnaniec. Uciekłeś z więzienia w Coldridge z pomocą tajemniczych sojuszników. Jeśli zdołasz dotrzeć do rzeki Wrenhaven, obiecują ci oni pomóc wykonać twój następny krok. Okej, okay, ucieknij do kanałów i znajdź skrzynię z zapasami na końcu kanałów. Okej, okay, oczywiście mapki tutaj nie mam, więc nie będę w stanie tutaj niczego sobie sprawdzić, ile mi tego zostało. Tam gdzieś mamy zapasy, no ale znajdziemy je już myślę w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej progresowali linię fabularną, czy po prostu będziemy progresowali grę, bo w sensie już mówić tą linii fabularnej. Stricte, bo tu raczej mamy tylko rzeczy poboczne, ale do wykonania w trakcie tych misji większych, więc
bezmennego już mojego gadania. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Dishonored. Cześć!